Hej wszystkim, to ja Guciel i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie mówiłem tej formułki i w zasadzie nagrywam ten film. On jest kompletnie bez scenariusza, jadę to na żywca, dosłownie przed sekundą miałem pomysł, żeby podzielić się z wami takimi moimi problemami odnośnie nagrywania na YouTubie. Tak wiem. Brzmi dziwnie i zaufajcie mi, będzie dzisiaj dziwnie. Od razu mówię, że ja to jadę bez scenariusza i całkowicie na żywca, bo już od jakiegoś czasu myślę o takim filmie. I nie mam bladego pojęcia, co ja mogę tutaj mówić. To znaczy mam pojęcie, co mówić, ale nie wiem jak i w jakiej kolejności. A otóż... mam taki problem, bardzo mocny, życiowy, odnośnie YouTube'a, że... nagrywając na przykład shortsy, które robią bardzo duże wyświetlenia z reguły i są chętnie oglądane oraz ja sam się nie bardzo męczę pracując nad nimi, to mam z nimi dylemat moralny i po prostu nie wiem, jak to mam nagrywać, zresztą na YouTubie też ogólnie, jako platformie. Dlaczego tak jest? Widzicie, dla mnie YouTube, gameplaye, informacje z gier, to jeszcze, ale same gameplaye na pewno, to są rzeczy, które człowieka nie rozwijają. I może, jakby to powiedzieć, zastanawiam, kurczę, dla mnie istnieją, nazwijmy to, trzy typy rozrywki. Rozwijająca, podczas której człowiek się rozwija, dowiaduje się nowych rzeczy, to na przykład będzie rozrywka na zasadzie ktoś lubi historię, ogląda sobie filmy o historii, to dla mnie jest rozrywka i to dla mnie, dla takiej osoby jest też rozrywka rozwijająca, bo się dowiaduje czegoś przy okazji tego, czegoś nowego, czegoś interesującego, czegoś, co się może przydać w życiu, poza tym rozwija się swoją pasję, taką bardziej rzeczywistą i przydatną niż na przykład losowy przykład napieprzanie w CS-a. Drugim typem rozrywki, jaki ja uznaję, nazwijmy to, jest rozrywka pasywna. Czyli po prostu oglądacie coś, na przykład żeby się pośmiać, czy coś takiego, po prostu nie rozwija was to, ani nic nie ogłupia. No i myślę, że z rozrywką taką pasywną mamy z reguły najczęściej do czynienia. Dalej. Mamy trzeci typ. Ostatni typ rozrywki, jaki ja wyznaję. Jest to typ ogłupiający. I tak naprawdę rozrywka pasywna na dłuższą metę, nie wzbogacana w żaden sposób przez rozrywkę... Kurczę, brakuje mi słowa. Zapomniałem już jakiego słowa wcześniej użyłem. Rozwijającą. I w mojej opinii, jeżeli przez dłuższy czas nie ma żadnej rozrywki rozwijającej, tylko jest ta rozrywka pasywna, nierozwijająca, to wtedy człowiek się poniekąd ugłupia. Wstecznie wychodzi na to, że jest to rozrywka ogłupiająca, bo człowiek nie idzie do przodu. Jeżeli zamyka się w tym swoim nie idzie do przodu, zamyka się w swoim nie iściu do przodu, to wtedy w mojej opinii człowiek głupieje. Głupieje w znaczeniu, no wiecie, o co chodzi. I dla mnie taką rozrywką ogłupiającą jest Gameplay News, ale nie tak normalnie. Dla mnie to jest normalnie rozrywka pasywna, jak ja to uznaję. Tylko w formie shortsowej. Jest to forma ogłupiająca. Dlaczego? Widzicie, tak naprawdę shortsy to jest YouTube'owy TikTok. Jest tam nie aż tyle, ale dalej jest tam dużo szajsu. Jest to rozrywka dosyć mocno uzależniająca. Co przez to rozumiem? Po prostu sobie jedziecie shorty, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i nawet nie zauważycie, kiedy tych shortów stukniecie 100.
bo po prostu wam się nudzi i po prostu to uzależnia. Przelotce są mocno uzależniające. Nawet nieraz się łapię na tym, że zaraz ostatni short 20 minut, później dalej przeglądam shorty. I w zasadzie takim czysto TikTokowym formatem ja w zasadzie gardzę, no co tu mówić. Po prostu gardzę takimi TikTokowymi formatami, ale zarazem sam takie TikTokowe formaty produkuję. Sam przecież tutaj bez widzów zwiększał swoją popularność przez ten TikTokowy format. Przez co sam poniekąd przykładam rękę do paradoksalnie, mimo że działa na YouTubie, sam przykładam rękę do sukcesu TikToka, bo dla mnie TikTok i tak jest niedobry, nieważne jakie treści by się tam znajdowało. Ale trochę zboczyłem z tematu, mówiąc o tym TikToku. Gameplaye nie rozwijają. No co by tutaj dużo mówić? No gameplaye po prostu nie rozwijają. Jeżeli oglądając sobie Rimolda, Riska, CS-a, Minecrafta, człowiek się nie rozwija. Ja tylko się rozwijam robiąc te filmy, ponieważ ja się w ten sposób uczę montażu na przykład. Ale sam poświęcam czas na granie, które jest rozrywką pasywną. I o co mi tutaj chodzi? O co jest ta cała gadanina w tym filmie? Wiem, że jest ona turbo chaotyczna, ale po prostu stwierdziłem, że muszę coś powiedzieć. Po to, że w zasadzie nie widzę w zasadzie sensu dalszego nagrywania na YouTubie. Jeżeli ja robię to tak jak teraz, musiałbym po prostu wziąć się bardziej do roboty. Zrobić jakieś ciekawsze rzeczy. Na przykład powiem wam szczerze, że myślałem, właściwie to był mój pierwotny plan. Powiem wam, jaki ja miałem plan idąc na YouTube'a. Plan był taki. Zrobię sobie kanał z gameplayami, nauczę się montażu, zrobię jakąś większą widownię, no i później, kiedy będę już starszy, na studiach na przykład, to walnę kanał historyczny. I w ten sposób przekieruję widownię swojego kanału gameplayowego na historyczny i w ten sposób będę miał już widownię na start. To był mój główny powód, tworząc kanał Gucioel i zaczynając generalnie nagrywać. Więc widzicie. I dla mnie kanał na YouTubie historyczny to jest już rozrywka rozwijająca. Człowiek się dowiaduje nowych rzeczy i poszerza swoje horyzonty nieraz. Zaś kanał gameplayowy, w mojej opinii, no niestety, ale nie rozwija. Myślę, że to tyle, co chciałem powiedzieć. Wyszła długa taka gadanina. Chaotyczna, no ale sorry, trudno. Potrzeba serca, żeby coś szybko nagrać na ten temat. No i cóż, dzięki wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym dylemacie. Co sądzicie o dalszym nagrywaniu, czy może wam się spodobały takie filmy jak te, to byśmy zrobili hehehe, teraz Gucio, ale byłbym komentarz. No i cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. A zanim przejdziemy dalej, tylko powiem ci jeszcze, żebyś zasubskrybował kanał, zostawił dzwoneczek oraz polubił ten film, jeżeli ci się spodoba. Zachęcam ciebie również do napisania jakiegoś miłego komentarza, może być z krytyką. Nie są otwarte na krytykę, byle była ona konstruktywna. Zapraszam was też na mojego Discorda i Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Już wam dalej nie przeszkadzam.